Radio Kraków. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Publiczność w studiu imienia Romany Bobrowskiej, publiczność, która ogląda nas przez internet. Dziś kolejne lutowe wydanie Sądu nad Książką. Osądzać, bronić, krytykować będą Paulina Małochleb, Uniwersytet Jagielloński, Fundacja imienia Wisławy Szymborskiej oraz Artur Grabowski, również Uniwersytet Jagielloński. Współprowadzi ze mną program Dariusz Kawa z Instytutu Książki. A sądzić będziemy dzisiaj dwie pozycje. To Droga do Poznania i inne zapiski Andrzeja Horubały. Tak wygląda okładka tej książki. Oraz Oszust Javiera Cercasa. I od tej książki rozpoczniemy dzisiaj naszą dyskusję. Ukazała się nakładem wydawnictwa Noir Sur Blanc w tłumaczeniu Ewy Zaleskiej. Javier Cercas, hiszpański pisarz urodzony w 1962 roku, tłumacz, dziennikarz, katalończyk, wykłada literaturę hiszpańską na Uniwersytecie w Gironie. Autor 6 powieści, zbiorów opowiadań, esejów, debiutował pod koniec lat 80. Sławę jednak przyniosła mu dopiero opublikowana w 2001 roku powieść Żołnierze spod Salaminy. Książka doczekała się wielu wydań w Hiszpanii, przetłumaczono ją na kilkanaście języków, w tym polski. W Polsce ukazała się w 2005 roku nakładem wydawnictwa WAB. Po polsku mamy także powieść Cercasa Prędkość światła oraz balansującą na pograniczu historycznej kroniki i politycznego thrillera Anatomię chwili. No i Oszust to taka książka, którą również możemy określić, że jest na pograniczu gatunków. Bohaterem jest Enric Marco, obecnie 96-letni mieszkaniec Barcelony, który przez wiele lat utrzymywał, że podczas II wojny światowej był więźniem hitlerowskiego obozu we Flossenbürgu. Był też przedstawicielem Hiszpanów ocalałych z nazistowskich obozów i pełnił ważne funkcje publiczne. Wygłosił setki wykładów, udzielił mnóstwa wywiadów, otrzymał ważne odznaczenia państwowe. Powstawały o nim książki. W 2005 roku oszustwo zostało zdemaskowane. Historyk Benito Bermejo odkrył, że to wszystko były kłamstwa. Skandal wstrząsnął opinią publiczną na całym świecie. I właśnie to jest punkt wyjścia powieści Oszust. Bardzo wiele o tej książce możemy powiedzieć i bardzo wiele pytań się rodzi. Jednym z nich, które zadaje sobie sam autor, jest to, ile jest prawdy w kłamstwie i kłamstwa w prawdzie. Będziemy się zastanawiać, czy autorowi udało się na to pytanie odpowiedzieć, ale myślę, że zanim jeszcze do tych bardziej takich skomplikowanych tutaj relacji przejdziemy, chciałam na początku zaznaczyć, że Marco miał bardzo trudne dzieciństwo. Był sierotą, odebranym siłą matce, obłąkanej matce, która przebywała właśnie w zakładzie dla obłąkanych. Wcześniej była maltretowana przez męża, także dziecko pozbawione miłości, które doświadczało przemocy, złamane przez wojnę i od urodzenia przegrane, jak pisze Cercas. Chcąc zdobyć miłość i podziw, wymyślił od nowa samego siebie. Czy taką postawę możemy usprawiedliwić? To znaczy, ja nie jestem pewna, czy się zgadzam z pani interpretacją Cercasa. Nie, ja to przytoczyłam Cercasa właśnie tutaj. To, co on mówi na temat tego... Ja nie czytałam takiego fragmentu. Jeden z powodów. To znaczy nie, no bo myślę, że dlaczego się nie zgadzam? Bo wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju uproszczenie. Znaczy oczywiście na to trudne dzieciństwo Marco się bardzo często powoływał. ale to już właśnie po tej sprawie z 2005 roku, kiedy on szuka jakiegoś takiego jakby usprawiedliwienia dla samego siebie. Natomiast Cercas jakby nie do końca mu wierzy, właściwie kwestionuje wszystko, co Marco powiedział, napisał, co zadeklarował. I wydaje się, że to jest w ogóle o tyle jakby interesująca sytuacja, że Cercas pojawia się jakby na scenie i przeprowadza jakby całe takie dziennikarskie w gruncie rzeczy śledztwo. W momencie, kiedy to śledztwo powinno być przeprowadzone jakby wiele lat wcześniej. I to odkrycie tego trudnego dzieciństwa jakby niczego tak naprawdę nie usprawiedliwia, no bo on owszem wychowywał się bez matki, ale wydaje się, że sam jakby robi z tego taki jakby mit założycielski dla tej swojej jakby skłamanej biografii, po to właśnie, żeby zdobyć współczucie. Bo jedno tutaj jest z całą pewnością, jedna teza jest trafiona, takie przekonanie, że dla tego człowieka, dla tego oszusta właśnie, najważniejsze jest tak naprawdę uznanie, miłość, jakby sympatia czy podziw otoczenia. I po to on jakby wielokrotnie przerabia swoją biografię, jakby dokonuje korekt, cofając się, jakby zmieniając interpretację różnych faktów ze swojej młodości czy wieku dorosłego. Cercas tutaj też, to bardzo jest ciekawe, opisuje, że wiele lat przygotowywał się, czy zabierał się do pisania tej książki. To nie było takie też oczywiste dla niego, że tym bohaterem się zajmie. Jak państwo myślą, właśnie dlaczego? No, na szczęście nie jest to opowieść o nieszczęśliwym dzieciństwie bohatera. Ja myślę, że to jest też opowieść o samym pisarzu, o samym Cercasie w dużej mierze. To jest bardzo pięknie splecione, bo powiedziałbym doskonale, bo w tej książce. To znaczy, to są właściwie dwie biografie. Jest biografia osoby, która jest przedmiotem opowieści, czyli tego rzeczonego oszusta. Ale to jest również autobiografia pisarza i do pewnego stopnia może nawet w tle jest jeszcze trzecia biografia. Jest to biografia Hiszpanii, powojennej, a jeszcze głębiej jest taka próba zastanowienia się nad istotą hiszpańskości czy hiszpańskiego charakteru. I autor robi to dwojako. Z jednej strony bada samego siebie jako Hiszpana również, bada swojego bohatera jako Hiszpana, ale też odwołuje się nieustannie do Don Kichota, czyli takiej modelowej postaci, która wciela hiszpańskość i w której Hiszpanie sami się przeglądają, prawda? Która też tworzy sobie jakąś nową biografię. Tak, która narzuca mu się to natychmiast, że to jest coś takiego, co się nieustannie powtarza, że tak powiem, w tej hiszpańskiej historii, w tej hiszpańskiej mentalności. I on bada... Znaczy, to bardzo, wydaje mi się, ciekawe i poważne jest sposób, w jaki on problematyzuje tę w gruncie rzeczy kiczowatą historię, jak sam ją nazywa bardzo często. Otóż tak sobie od razu pomyślałem, jakbyśmy to my ją sproblematyzowali, do czego pewnie jeszcze wrócimy, ale nie ma tam na przykład... Niewiele tam jest przynajmniej jakby tego takiego pytania, które na przykład u nas by się pojawiło na pewno. Dlaczego to właśnie ofiarą Holokaustu, a nie czegoś innego, a nie jakimś innym, prawda, bohaterem wymyślił sobie, że będzie Marco, ponieważ Marco... Przedstawia się również jako bohater wojny domowej, ale to już jest mniej istotne. Chociaż to była jego właściwie pierwsze kłamstwo, tak? I ono było jakoś wytłumaczalne, mnie się wydaje, w pewnym momencie, ponieważ... to rzeczywiście robiło z niego Hiszpana, prawda? To znaczy on się wpisywał w jakąś historyczną hiszpańską narrację i był hiszpańskim bohaterem i to było jakby zrozumiałe. Natomiast to, że on się w pewnym momencie wymyśla sobie biografię więźnia hitlerowskiego obozu, jest kwestią, że tak powiem, koniunkturalną czysto. To znaczy w gruncie rzeczy jemu, oczywiście to się wpisuje jakoś w dalszy ciąg, prawda, walki z reżimem Franco, odwołaniem do hiszpańskiej historii, ale tak naprawdę to autor tutaj to często podkreśla, ten bohater ma niesłychany słuch społeczny, słuch na taki populizm, że tak powiem, prawda? Co jest na topie, o czym się mówi, co akurat jest nośne, byśmy powiedzieli, prawda? No to on na tym jedzie i to z tego robi sobie wehikuł. On to potrafi wyczuć jeszcze zanim się stanie nośne, prawda? Bo on montuje te swoje, zaczyna montowanie tej biografii wcześniej. Natomiast ważne jest to a propos właśnie tego pomieszania fikcji i prawdy, że to jest człowiek, który, znaczy na czym zbudowane jest w ogóle to kłamstwo. To jest człowiek, który wyjechał dobrowolnie na roboty do Rzeszy, więc jakby tutaj mamy zupełnie już inny kontekst jakby niż polska historia. Wyjechał dobrowolnie na te roboty, po czym z nich uciekł. Nawet nie tyle na roboty, znaczy, co po prostu do kontraktowej pracy tak, dobrze płatnej. Tak. Po czym z niej uciekł i trafia do więzienia, ale do więzienia kryminalnego. I później, wiele lat po wojnie, jak notuje Cercas, to są gdzieś okolice, początek lat 70., natrafia na taki album, który przedstawia obozy, o obozach koncentracyjnych. Znajduje tam właśnie ten niewielki obóz i pomnik, który się w tym obozie znajduje. I na tym pomniku są wypisane nazwiska zmarłych i okazuje się, że zginęli tam wszyscy Hiszpanie, którzy byli w tym obozie, a było to w ogóle tylko 14 nazwisk. I jak pisze Cercas, jakby prawdopodobnie wtedy nawet nie przyszło mu do głowy, żeby te informacje w jakiś sposób wykorzystać, ale z czasem zaczyna jakby tę swoją historię montować jakby coraz bardziej, coraz częściej o niej mówi, coraz bardziej wprost i w końcu udziela takiego, w 99 roku pisze taki list do gazety, podpisuje się jakby swoim nazwiskiem, to jest komentarz na temat filmu Życie jest piękne. I on tam jakby komentuje ten film Beniniego z takiej perspektywy właśnie świadka, który przeszedł przez obozy, więc jakby swoją negatywną opinię uzasadnia tym przeżyciem osobistym. No i później za tym podążają jakby kolejne wywiady, kolejne wystąpienia. Zostaje w końcu przewodniczącym tego stowarzyszenia. I Cercas mówi bardzo ważną tutaj, znaczy, i to jest 99 rok. I w 2005 to kłamstwo zostaje odkryte, ujawnione, wybucha wielki skandal, natomiast ujawnia to kłamstwo historyk, który nie jest ani pracownikiem naukowym, ani nie jest historykiem zawodowym, nie jest powiązany jakby z żadnymi towarzystwami. To jest człowiek, który jeszcze w ogóle w momencie, kiedy o tym pisze, jest przed doktoratem, więc jakby nie ma żadnej pozycji naukowej, natomiast wykonuje jakąś taką bardzo zasadniczą pracę, którą później Cercas potwierdza, bo on wyjeżdża do tego obozu, dociera do akt i okazuje się, że nazwisko jest zmienione. To znaczy najpierw, kiedy sam Marco trafił do tego, kiedy przyjechał do muzeum, poprosił o te akta i podał się za człowieka, który nazywał się chyba Enrico Monet z akcentem nad E i on powiedział, że to jest on, że to jest jego nazwisko. Mało tego, te akta potem jeszcze sfałszował na swój użytek, tak. O czym dowiadujemy się w epilogu. Nie, ale to może tak nie zdradzajmy wszystkiego, aczkolwiek ta książka jest tak niesamowicie zbudowana, że oczywiście, że nawet jeśli ją opowiemy tutaj i te fakty wymienimy, nie przeszkadza to absolutnie lekturze. Natomiast ja mam taki problem pewien z tą książką, ponieważ człowiek, który jest głównym bohaterem, czyli tytułowy oszust, uwielbia kreować siebie, uwielbia o sobie opowiadać, jest człowiekiem bardzo pysznym i pewnym siebie. I w zasadzie, kiedy całe kłamstwo zostaje już rozwiane, to milczenie i zapomnienie wydaje się największą karą dla tej postaci, że nikt już o nim nie będzie nic mówił, że w końcu po wykryciu prawdy zapanuje cisza nad tą postacią i przejdzie w niechwale do historii. Natomiast Cercas swojego bohatera z tej już otchłani niepamięci trochę, wyciąga i on w pewien sposób go unieśmiertelnia tą książką, czyli w pewien sposób dowartościowuje. Jakby to jest pewne niebezpieczeństwo, mam wrażenie, tej książki. Moralny aspekt, tak? Tak, że postać całkowicie pod względem moralnym naganna, bo w zasadzie nie da się tego usprawiedliwić nawet trudnym dzieciństwem. No choć on twierdzi, właśnie usprawiedliwiając się, że robił to po to właśnie, by pamięć o Holokauście oczywiście przywrócić, by nadać jej odpowiednią rangę. Tak to znaczy, siebie usprawiedliwia między innymi. Ale ja bym powiedział tak, że on jakby nie tyle go unieśmiertelnia czy dowartościowuje, ponieważ on bardzo często podkreśla, że ten człowiek nie był wyjątkowy, że to był właściwie marny, mały oszust, cwaniaczek, który bardzo chciał być kimś więcej niż był. I być może jakiś rodzaj sympatii, którą odczuwa bardzo wiele osób wokół niego, bo on wzbudzał ogromną sympatię, się okazuje. Był uwodzicielem też. Też uwodzicielem, był to bardzo często na przykład po to, żeby zaimponować kobietom, prawda? No i rzeczywiście im imponował. Tak. No i jakby jak sobie zastanawiałem się przez cały czas czytając to, bo też rzeczywiście miałem jakby niechętny stosunek moralnie do tej postaci, ale zastanawiałem się, skąd ta sympatia się mogła brać. Otóż wydaje mi się, że ona brała się z takiego poczucia, że oto mamy małego człowieka, małego jak każdy z nas, słabego jak każdy z nas, który jednak nosi w sobie potrzebę bycia kimś więcej, że robi to, że dochodzi do tego, że tak powiem, niemoralną drogą. To jest, bo powiedzielibyśmy, wynik jego słabości jakiejś, prawda? Takiej ludzkiej słabości, jakbyśmy mogli, jakby stąd znajdujemy tę sympatię. Niemniej jednak jakaś potrzeba wielkości, narcystyczna być może, jak najbardziej niska i tak dalej. To było prawdopodobnie coś, co wzbudza taką sympatię, która jest znowu wpisana w ten hiszpański charakter, prawda? Ale też był postacią, myślę, że to też ważne, że był postacią bardzo medialną, bo dlaczego akurat na niego rzucali się wszyscy i dziennikarze, i autorzy, którzy napisali o nim bodajże 2 takie duże, poważne książki, które powstawały, ale to też jest takie dyskusyjne, czy to było do końca moralne, czy niemoralne, ponieważ tutaj Cercas też w pewnym momencie przytacza, on spotykał się z dziećmi, z młodzieżą, mnóstwo wygłaszał pogadań i był idolem, tak, i oni go chcieli słuchać. I teraz ta młodzież dowiaduje się, że ich idol był oszustem. I co, no sobie, nie szkodzi, ale co sobie ta młodzież myśli? Młodzież dzięki temu poznawała prawdę o Holokauście. Tak, bo to jest jeszcze taka kwestia, że właściwie ta książka jest w gruncie rzeczy esejem i właściwie cała jej wartość jest raczej w tym, w jaki sposób autor problematyzuje te wszystkie oszustwa, które same w sobie są rzeczywiście fatalnie kiczowate. Natomiast to, jak on robi z tego sprawę i jakie, że tak powiem, tematy potrafi wyciągnąć czy omówić dzięki temu, to wydaje mi się najciekawsze. Są też filozoficzne interpretacje, to znaczy, prawdy i kłamstwa. Jeszcze wracając do pytania Darka, to wydaje mi się właśnie, że jeśli chodzi o tą interpretację Cercasa, to jedna rzecz jest tutaj ważna. Znaczy, jedna z takich głównych tez autora mówi tak, oszustwo to było możliwe, dlatego że Hiszpanie nic nie wiedzą o II wojnie światowej w Europie. To ich doświadczenie historyczne jest na tyle odmienne, bo kiedy się mówi w ogóle wojna w Hiszpanii, to przecież nie chodzi o II wojnę światową, tylko o wojnę 1937 roku. I właśnie ich wiedza, znaczy deportowano czy wywieziono w ogóle do obozów około właściwie 10 000 osób. Większość z nich przebywała w jednym obozie w Mauthausen, stąd jakby nazwa też tego stowarzyszenia, którego prezesem był właśnie Marco. I wydaje mi się, że tak naprawdę jakby pogrążenie tego oszusta w niepamięci nie jest karą dla, znaczy okej, może być karą dla jakby tej jednostki, natomiast oznacza, że jakby może się pojawić kolejny i kolejny taki oszust, bo nie zmieni to w ogóle jakby stanu świadomości Hiszpanii. A wydaje się, że jakby pożytki płynące z tego całego skandalu są właśnie takie, że jakby wciągają w jakiś sposób Hiszpanię w taką debatę o tym, jak przebiegała II wojna światowa w Europie, czyli właściwie jakby no po drugiej stronie Pirenejów już. I to też wychodzi jakby w tych oszustwach, to, że Marco na przykład w żaden sposób nie kontaktował się z francuskimi stowarzyszeniami byłych więźniów, bo natychmiast zostałby zdemaskowany. Tymczasem właśnie tych więźniów w Hiszpanii było tak niewielu, że właściwie jakby nic mu nie groziło. Nie był w żaden sposób jakby nigdy skonfrontowany z prawdą. A zdaje się, że jeden nawet z towarzyszy obozu rozpoznał go po latach. Tak, tak. No i właśnie to jest taki problem, który mi się wydaje też tutaj jakby szalenie ważny. Pan mówi, czyli jakby jak Cercas problematyzuje całe to zagadnienie. Problem takiego jakby szantażu ofiary, to znaczy to, że jakby bardziej dopuszczamy pamięć przeciwko historii, pamięć, która zastępuje historię. Szantażu świadka nawet. Znaczy tak, i szantaż świadka, czyli ten, kto widzi, kto doświadcza, ma jakby większą i pełniejszą wiedzę. I tam jest taka opisana w tym eseju, powieści właściwie, takie spotkanie Marka z dyrektorem tego muzeum w byłym obozie, kiedy on mu mówi, że właśnie jest tym więźniem zapisanym jako Monet. Natomiast dyrektor z rozmowy jakby natychmiast orientuje się, że to jest człowiek, który zna prawdę o obozach wyłącznie z opowieści, ale w żaden sposób nie mówi o tym głośno, nie podejmuje żadnych działań, bo ma takie poczucie, że to raczej on się myli, on dyrektor, niż ten człowiek, który deklaruje się jako były więzień. I tak jak na przykład wszyscy rozumieją, dlaczego Marco się podszywał pod tego bojownika jakby antyfrankistowskiego, no bo jakby z tego płynęły ewidentne korzyści, tak wszyscy się zastanawiają, jaki jest sens w ogóle w podszywania się jakby pod ofiarę, prawda? A okazuje się, że tu tak naprawdę jakby z tego płyną profity. Tak, bo kwestia bycia ofiarą reżimu jest jakby swoiście nowym pomysłem na przemyślenie hiszpańskiej historii dla Hiszpanów. Oni jakby wcześniej nie mieli takiego problemu i Cercas bardzo często mówi o czymś takim, że sprawa Marca dotyka czegoś, co on nazywa takim świadomym, intencjonalnym zapomnieniem. Czyli takim nieprzepracowaniem tego przejścia od dyktatury do republiki z powrotem, prawda? W którym jakby w tym okresie przejściowym on podkreśla, no wielu było takich, którzy dorabiali sobie biografię, zafałszowywali swoją przeszłość, prawda? Wymazywali, co było wygodne, na użytek prywatny czy na użytek najbliższego otoczenia. I wszyscy braliśmy udział w pewnej zmowie fałszu, że w gruncie rzeczy wszyscy się godziliśmy, przyklepywaliśmy to, my Hiszpanie, prawda, przyklepywaliśmy to, ponieważ każdy się czuł umoczony, byśmy powiedzieli dzisiaj, tak? I Marco jest, tak jak doskonale wyczuwał koniunkturę, tak doskonale wyczuwał ten wstyd hiszpański, czy powiedzmy tę traumę jakąś taką skrywaną. I w tym sensie no, stał się ikoną, naprawdę stał się ikoną hiszpańskości i stał się takim doskonałym przedmiotem studiów. I właśnie takim studium jest ta książka. Ja bardzo zapraszam Państwa do włączenia się w naszą dyskusję. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, komentarze, opinie, bardzo zapraszam. Ja mogę tutaj podejść do Państwa z mikrofonem. Czy może w trakcie albo albo później. Ja mam jeszcze chyba jedno pytanie, znaczy pytanie albo taką obserwację, ponieważ mnie zaintrygowała okładka tej książki. Ja sprawdziłem to w internecie i to zdjęcie było troszeczkę inne. To znaczy nasz główny bohater wąsy ma całkiem inaczej ułożone. Tak, tu są doklejone i to jest chyba nawiązanie do Salvadora Daliego. Natomiast nie wiem, czy to jest taki pomysł, z pewnością jest to pomysł chyba naszego polskiego wydawcy, ale to też jakby pokazuje siłę kreacji, łączy jakoś tę postać ze sztuką i z artyzmem i zresztą Cercas... Z kością, bo też miał wąsy, ale nie takie. Też prawdziwy Marko. Cercas po prostu mówi, że sztuka jest oszustwem, życie jest oszustwem i też jak widzimy życie jednostkowe i doświadczenie historyczne też może być oszustwem. Więc tych oszustw jest sporo u Cercasa. No najgorszym wnioskiem byłoby dodać do tego, że bohaterstwo jest oszustwem. Bo w gruncie rzeczy to jest coś takiego, że tam nie ma pozytywnego bohatera, nie ma kogoś, kto mógłby tego Marco zastąpić i w pewnym sensie Marco wypełnia swoim kłamstwem szczerą potrzebę bohatera. Tam też są odwołania do artykułu Vargasa Llosy, straszny i genialny. I jest też taki wątek, że właściwie Marco zrobił ze swojego życia powieść i mógłby być powieściopisarzem. Gdyby był powieściopisarzem, to byłby autentycznym bohaterem i wtedy byśmy mieli prawo go fetować. Też pojawia się sporo takich filozoficznych interpretacji właśnie i Kanta, i Platona. Także jest to bardzo wieloaspektowo potraktowana historia. Dobrze, to też dlatego, że Cercas w ogóle grzebie jakby cały czas w historii Hiszpanii i z tego jakby taki napęd ma. Państwo być może znają na te inne książki. Państwo być może czytali tę jego chyba najbardziej znaną powieść, czyli Żołnierze spod Salaminy, bo to wyszło u nas kilkanaście lat temu. To jest dużo cieńsze niż Oszust i to jest jakby powieść, czy fikcja absolutna właściwie. Natomiast to jest taka powieść o żołnierzu, który jakby znajduje, oddział żołnierzy rusza w pościg za ukrywającym się, uciekającym jakby zbiegiem. Jeden z tych żołnierzy znajduje go w lesie, w takim niedaleko strumienia i właściwie powinien go zdekonspirować. Tymczasem woła do towarzysza, że tutaj nikogo nie ma i odchodzą. I jakby w ten sposób ratuje życie tego jednego człowieka, polityka zresztą. I cała ta powieść to jest takie dopowiedzenie Cercasa na ten temat. Natomiast z całą pewnością... Zresztą wspomina o tej powieści, tak, tutaj, tak, odwołuje tak, się tak, do niej. Tak, i z całą pewnością jest to jedna z najpiękniejszych i zarazem jakby takich najbardziej jakby problematyzujących bohaterstwo i poświęcenie książek, jakie w ogóle chyba czytałam. A takich, z całą pewnością takich, które powstały powiedzmy w ciągu ostatnich 20 lat. Nie jest tak szokujące, jak na przykład Łaskawe Litela, a porusza tak w gruncie rzeczy jakby bardzo, bardzo podobne problemy. Ale właśnie dlatego nie przypadkiem jest tutaj ta biografia pisarza wpisana w to, w biografię bohatera. Biografia pisarza właśnie problematyzowana jako oszusta, takiego świadomego, prawda? Nie tylko, on oczywiście mówi, nawet tutaj przyznaje się do tego, że ma taki charakter. Tam mówią mu przyjaciele, no to taki ty jesteś też, prawda? Trochę. No ale to się szybko okazuje, że ten ty to jest pisarz po prostu, prawda? Że pisarz to jest taki autokreator, ale no, spełnia naszą potrzebę bohaterstwa w sposób, który jest, że tak powiem, cywilizacyjnie akceptowany. I on dokładnie nawet w ten sposób to formułuje. I w gruncie rzeczy, jak już mówiliśmy, gdyby nasz oszust był powieściopisarzem, to byłby podwójnym bohaterem, bo byłby bohaterem również jako kłamca, którego potrzebowaliśmy. Jeszcze taki ciekawy wątek, bo tutaj właśnie mówiliśmy o tej moralności czy niemoralności. Cercas tam w pewnym momencie też zastanawia się, czy to jest niemoralne poprzez to, że gloryfikuje właśnie postać samego Marka, ale też ze względu na rodzinę, że nie powinno się tego przywoływać. Natomiast co ciekawe, że rodzina nie odwraca się od Marka, nie odwraca się od niego żadna z trzech rodzin. Trzecia rodzina. Żadna z trzech żon, w tym pierwsza porzucona rzeczywiście z dwójką dzieci. I też dzieci się nie odwracają od niego, nie odwracały się od niego jego córki. Czyli miał jednak rozliczne przymioty, skoro właściwie rodzina staje przy nim. No nie, no to... No jesteśmy chyba zgodni tutaj co do tej książki, prawda, że same pozytywne opinie... No ale można by się zastanowić, dlaczego tak jest. No. Tutaj wyjaśnienie jest znowu podobne, wydaje mi się, że ani żona nie chce się wyrzec wizerunku męża, w którym się zakochała, ani córka nie chce mieć ojca łajdaka. I to jest kolejny sposób sproblematyzowania kłamstwa, które ma niebezpiecznie, moralnie pozytywne skutki. To chyba zostawimy Państwa z tym pytaniem. Zostawimy Państwa z tym pytaniem i przejdziemy teraz do naszej drugiej książki. Tak, naszą drugą książką jest Droga do Poznania i Zapiski autorstwa Andrzeja Horubały. Andrzej Horubała to pisarz, krytyk literacki, producent i reżyser telewizyjny, urodzony w roku 1962. Jeśli chodzi o jego życiorys, to takich kilka może ciekawych tylko faktów przypomnę, że między innymi działał w NZS-ie, czyli Niezależnym Zrzeszeniu Studentów w czasach pierwszej Solidarności. Brał aktywny udział w tamtych wydarzeniach w Warszawie, ponieważ był studentem polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Potem pracował przez krótki czas jako nauczyciel, ale od 1989 poświęcił się pracy pisarskiej i też krytycznej, ponieważ współpracował z tygodnikiem literackim, z magazynem Debata. Pisał również swoje oryginalne teksty, na przykład powieść Farciarz z 2003 roku, czy powieść Umoczeni z 2004. Ostatnio chyba najbardziej znany jest z tego, że możemy czytać jego teksty, eseje krytyczne w Do Rzeczy, w tygodniku Do Rzeczy. Wcześniej to było też Uważam, że Rzeczpospolita w swoim dodatku Plus Minus. I ta książka, którą dzisiaj się zajmujemy, zbiera teksty, które zostały wydane na przestrzeni ostatnich lat i są to teksty stricte krytyczne, czyli Andrzej Horubała opisuje i ocenia książki, ocenia filmy, ale też płyty z muzyką. I moje pierwsze pytanie jest w jakiś sposób związane z typem tej dzisiejszej naszej lektury, ponieważ mieliśmy powieści, mieliśmy nawet tomik poetycki w naszym programie, natomiast nie mieliśmy jeszcze książki, która zbierałaby teksty krytyczne. I teraz mamy pewien taki problem troszeczkę, ponieważ przed sądem dwóch krytyków staje nam inny krytyk. Czyli mamy dwóch sędziów i mamy innego sędziego, który staje sam przed tym sądem. I teraz chciałem zapytać naszych gości, czy oni się na taki układ zgadzają. To znaczy, czy wewnątrz kasty krytyków literackich może krytyk krytykować krytyka? Krytyk może krytykować, dlatego że w momencie, kiedy autor zamienia jakby swoje teksty krytyczne w książkę, no to automatycznie poddaje się ocenie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby akurat tutaj jakimś problemem to była jakby taki układ, zwłaszcza, że Andrzej Horubała nie należy ani do nieśmiałych, ani do subtelnych krytyków, więc myślę, że też, to są zresztą teksty zebrane z kilku lat, teksty dotyczące i filmu, i muzyki, i teatru, więc jakby automatycznie to, co staje, to co on mówi, to jest pewnego rodzaju jakby kompleksowa wypowiedź, którą jak najbardziej można ocenić. A to ja poszerzę jeszcze swoje pytanie, czy w ogóle w dzisiejszych czasach, myśmy o tym kiedyś rozmawiali, ale chyba nie na antenie, czy krytyka jako pewna instytucja kultury jeszcze istnieje, czy już ledwo dyszy? Czy istnieje tylko w pismach specjalistycznych? Znaczy, to jest bardzo szczególnego rodzaju krytyka, ponieważ to jest właściwie krytyka kultury. Te wszystkie dzieła, o których piszę, utwory, wydarzenia właściwie, artystyczne byśmy powiedzieli, one służą mu jako pretekst do poruszenia zawsze jakiegoś tematu. To znaczy on je bardzo wyraźnie instrumentalizuje, świadomie i mówi, no za tym kryje się jakiś spór, jakaś debata, jakieś postawy, czy jakiś ukryty problem, albo właśnie zbyt jawny, o którym nieustannie mówimy i który jest na agorze, że tak powiem, społecznej. I on traktuje sztukę, to bardzo od razu widać, właśnie jeśli przeprowadza jakieś analizy, to znowu tylko po to, żeby wyciągnąć jakąś esencję, prawda? Natomiast nie jest to taka rasowa krytyka, która analizuje detalicznie dzieło i pokazuje nam, jak ono jest zrobione, ale raczej po co jest ono zrobione, jaki cel osiąga i jakie motywacje... Ale czy on trochę nie nagina właśnie do swoich celów, do swoich przekonań, te dzieła, o których niewątpliwie pisze? Nagina, ale bo to nie powiedzmy, że to jest nie tylko literatura, bo tu mówimy wydarzenia artystyczne. Tak. To są spektakle teatralne, płyty, filmy, koncerty, które recenzuje, no oczywiście też książki. Ale też on po prostu tego nie ukrywa. Od razu mówi, to ewidentnie widać, że ja chcę wam powiedzieć, jaką mam sprawę z tym dziełem. Prawda? Co to we mnie porusza? We mnie, nie tylko prywatnej osobie o określonych poglądach, ale we mnie, który zajmuje jakieś stanowisko w debacie kulturowej. Wydaje mi się, że to jest uczciwa postawa bardzo. To znaczy taka otwartość tej deklaracji. Znaczy ta deklaracja nie jest tak do końca otwarta, bo to też jest na tej zasadzie, że Horubała jakby bije, szuka igły w oku u innych, a sam jednak ma belkę taką, która mu rozrywa jedno oko. No ale to proszę Państwo, proszę powiedzieć już tak bardzo konkretnie, oczywiście konkrety już. Chodzi o to między innymi, że przede wszystkim Horubała udaje, że zajmuje miejsce neutralne. Nie wiem, czy padło tutaj, że te artykuły ukazywały się przede wszystkim Uważam, że najpierw, a później Do Rzeczy. Tak. No i właśnie, Horubała udaje, że zajmuje miejsce neutralne, to znaczy, że on gdzieś z jakiegoś dystansu, z jakiejś perspektywy ocenia różne zjawiska kulturalne, że wypowiada jakby swoją, w żaden sposób nieuwarunkowaną, nieustalaną przez kontekst ocenę. Absolutnie się nie zgadzam. Co nie jest prawdą. Jest stroną. Tak, ale wielokrotnie zarzuca innym koteryjność, podczas gdy sam też siedzi w koterii, tylko innej. I nie podoba mu się ideologia, jakby zdecydowanie nie podoba mu się ideologia lewicowa i w pewnym momencie jakby pojawia się taki zarzut, że różni autorzy czy w ogóle twórcy kultury używają jakby zmetaforyzowanego języka, zakłamując rzeczywistość. Podczas gdy Horubała robi dokładnie to samo. Kiedy pisze, że bunt to jest tak naprawdę cywilizacja śmierci, że Maria Peszek to owszem, to są bardzo ładne pioseneczki, natomiast one chwalą narkotyki i wyuzdanie. No, słuchałam tych płyt, których on słucha i nie słyszałam tam na poziomie streszczenia, bo już nawet nie chodzi mi o jakieś ideologiczne wnioski, takich rzeczy, które on tam widzi. Pojawiają się tam takie sformułowania, bo tutaj oczywiście mamy jakby różne poziomy. On jasno deklaruje jakby swoje stanowisko, natomiast to jest też tak, że on jakby najpierw streszcza to dzieło, czy jakiś powiedzmy ten tekst kultury i dopiero później jakby ujawnia to miejsce, znaczy ten swój pogląd, czy też to, co mu się nie podoba. Te teksty są bardzo misternie skonstruowane, natomiast one jednak już na etapie streszczenia zawierają taką bardzo, bardzo silną ocenę ideologiczną. I kiedy właśnie pisze na przykład o tej płycie Marii Peszek, to pisze o tym, że Maria Peszek jakby reprezentuje tutaj tą nową lewicę, dla której mitem założycielskim jest bluźnierstwo pod krzyżem na krakowskim przedmieściu. No więc to jest jakby bardzo silnie ideologicznie naznaczony pogląd jakby na kulturę i to nie jest tylko jakby ocena Andrzeja Horubały. Znaczy z jednej strony on oczywiście wartościuje, czy to jest dobre, czy to jest złe. Natomiast często bijąc jakby w ten mainstream, który mu się nie podobał w 2012-2013 roku, używa takiego argumentu i to jest jakby ważny argument w sporze krytycznym. Używa argumentu, że krytycy tak naprawdę oceniają światopoglądowo, ale nie chcą tego głośno przyznać i używają argumentów estetycznych. W tym sensie, że mówią, nie podoba im się pogląd autora, ale mówią, że kompozycja w tej książce jest zła. Natomiast Horubała robi dokładnie to samo i to wielokrotnie. No, ale właśnie w przypadku płyty Marii Peszek, bo to jest pierwszy chyba tekst otwierający, tak. Dlatego on jest tak, zapada w pamięć, to on mówi coś takiego właśnie pod względem estetycznym wszystko jest super, natomiast pod względem wartości całkowicie się nie zgadzamy i uważam to za głupie, tak? Więc... Tak, ale później na przykład i morfinę, i ziarno prawdy. Wiesz, ja tu mam bardzo solidne notatki łącznie z cytatami, tylko państwo nie mają ochoty tego słuchać. I w przypadku różnych innych autorów wykonuje ten sam manewr, to znaczy mówi coś takiego. Wieczny Grunwald Twardocha był dobry, a morfina jest zła, a z tekstu jakby jasno wynika, że Wieczny Grunwald mu się podobał dlatego, że tamta polskość jest przedstawiona pozytywnie i jest w ogóle takim jakby ciekawym projektem, który budzi tam zazdrość Europy, a w morfinie ta polskość już podlega jakiemuś wyszydzeniu, zakwestionowaniu, podważeniu. No i to jest już złe. Nie podoba mu się w ogóle twórczość Pilcha, którą nazywa pustosłowiem. Znaczy to jest taki zarzut, jakby się, nie wiem, stawiało zarzut kotu, że nie jest psem mniej więcej. To znaczy stawia zarzut Pilchowi, że on się nie mierzy z rzeczywistością. Ja też a propos Pilcha też mam jeden cytat i uważam go za efekciarskiego, literackiego hochsztaplera. To nie jest najmocniejsza fraza, jaka pada w tej książce, bo tak jak powiedziałam na początku, no, Horubała nie należy do najbardziej jakby, znaczy nie chce być wyrafinowanym, subtelnym, delikatnym krytykiem. Natomiast chodzi mi tylko o to, że jakby nie, no kto mieczem wojuje, od miecza ginie. No trudno, no tak to wygląda. I tutaj też jest ważne to właśnie, że takie jakby drobne przesunięcia, których on dokonuje, a nie powinien, bo jakby jest jednak wykształcony, znaczy w tym sensie, że jest profesjonalnym krytykiem. Ja podam taki przykład. Kiedy przedstawia, nie podoba mu się bardzo ziarno prawdy Miłoszewskiego, czyli powieść, kryminał, który rozgrywa się w Sandomierzu i dotyczy tej takiej legendy o krwi, prawda, czyli i rozprawia się jakby z polskim antysemityzmem. I to jest powieść, która mu się nie podoba dokładnie jakby z tych wszystkich powodów. Natomiast jest tutaj, napędza go jeszcze takie rozczarowanie wynikające z dużych nadziei, które miał wobec Miłoszewskiego, gdy ten opublikował Uwikłanie, czyli kryminał osadzony z kolei jakby dotyczący rozliczenia jakby dawnych służb wywiadu, wojska i jakby pokazująca, że te takie spiski wypełzły z PRL-u i jakby zajęły trzecią RP. Panie profesorze, to ma prawo? Czy nie ma prawa? Czy robi takie wolty, czy nie? Oczywiście, że robi to świadomie. Mianowicie nie udaje, że jest ponad podziałami. Nie udaje cynicznego intelektualisty, który powiada, że mam rację, bo po prostu mam, a nie jestem stroną. Bardzo wyraziście od razu deklaruje, co myśli, że tak powiem. Innymi słowy, to jest rodzaj bardzo rzadkiej u nas, wydaje mi się, krytyki jawnie oceniającej, która nie zadaje sobie, że tak powiem, trudu, żeby nadmiernie rozkładać na czynniki pierwsze poetykę dzieła, tylko sięga sedna przekazu ideowego, który za tym dziełem stoi i mówi, jaki jest jego stosunek do tego, co dzieło ze sobą niesie. Mi się wydaje, że generalnie Horubała wierzy, że dzieła literackie, filmowe czy teatralne mają wyrażać, i tego właściwie chyba szuka przede wszystkim, mają wyrażać coś w rodzaju takiej zbiorowej świadomości pojmowanej jako na poziomie, że tak powiem, psychologii zbiorowości, prawda? Psychologii tego wspólnotowego podmiotu. I to jest taka krytyka, jak już powiedziałem, krytyka na poziomie kultury, ale też jest to krytyka interwencyjna w takim najprostszym, starym, że tak powiem, staroświeckim sensie, w którym przy pomocy krytyki chce się nie tylko wejść w polemikę, ale jednocześnie przedstawić jakiś projekt, ponieważ te teksty są również tak skonstruowane, że najpierw następuje spór, a zwykle kończy się to konkluzją tego, czego krytyk oczekiwałby od kultury. Ja mam wrażenie, że takim chyba jedynym albo jednym z nielicznych neutralnych tekstów jest tekst o włoskich szpilkach Magdaleny Tuli. Wcale nie jest neutralny. No powiedzmy najbardziej neutralny. To znaczy ja nie wiem, czy w ogóle w odniesieniu do tego autora można używać w ogóle terminu najbardziej neutralny. Pozytywna recenzja. Neutralnych jest niewiele. Neutralny był dla mnie o Idzie na przykład, który jest, moim zdaniem, tutaj mam do Andrzeja Horubały pretensję, że ucieka od tematu. Że to jest takie pokazanie, no jakie to było subtelne i ładne, natomiast właściwie nie wiemy po co o tym pisać. Ale Paulina wspomniała wcześniej, że on funkcjonuje w pewnej koterii, z której jakby nie wyściubia nosa, w takim sensie, że nie potrafi skonstruować, o ile dobrze rozumiem, skonstruować innego sądu niż ten sąd koteryjny. A mam właśnie wrażenie odwrotne, ponieważ on potrafi dowalić swoim i to w bardzo taki, moim zdaniem, celny sposób na przykład wypunktować słabości swojego obozu, a jednocześnie w obozie przeciwnym, tak jak to jest na przykład przy okazji Strzępki Demirskiego, którzy w ogóle nie są kojarzeni z prawicą, a mimo to Horubała bardzo dużo ciepłych słów, przynajmniej tam w niektórych tekstach na ich temat mówi. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że to co pani nazywa koteryjnością, to jest nie tyle trzymanie się swojego środowiska, co pragmatyczny sposób używania krytyki. Bo to jest, wydaje mi się, różnica pomiędzy krytyką masową, z którą mamy do czynienia i która w gruncie rzeczy służy bardzo konkretnym, praktycznym celom promocyjnym. I to, co mówiłaś, jest, mamy poczucie, że nie mamy krytyki. Rozmawialiśmy już o tym, tak. Mamy tylko popierających. Krytykę wyparła promocja. Tak, promocję. Notki promocyjne. Natomiast on powiada tak, ja nie mam żadnego interesu w tym, żeby oceniać te czy inne dzieła, jednoznacznie się wypowiadam i ujawniam swoje poglądy, ale właśnie nie służy żadnym pragmatycznym celom. To znaczy ja nie wiem, czy on nie służy celom pragmatycznym, bo w momencie, kiedy na przykład, bo zaczęłam mówić o tym, że porównuję w pewnym momencie to Ziarno prawdy Miłoszewskiego do Dana Browna. Więc jakby w tym momencie utrąca tak naprawdę w jakiś sposób tę pozycję autora. Jakby świadomie tutaj manipuluje, bo to nie jest thriller, to jest kryminał. Horubała wie, jaka jest różnica pomiędzy tymi gatunkami, natomiast w ten sposób jakby ośmiesza tego autora i sprawia, że on jakby wiele osób go nie kupi, bo wiele osób traktuje Dana Browna jako faktycznie jakieś zjawisko, nie wiem, jakiś folklor na pograniczu właściwie literatury i nie wiem czego. Popkultury. No właściwie to też chyba obrażamy popkulturę w tym momencie. Ale chodzi mi o to, że nie twierdzę, że on jest zanurzony w jakiejś koterii, w tym sensie, że wyznacznikiem jakby koteryjności i jednostronności sądu nie jest to, że się za każdym razem broni swoich. I wydaje mi się, że on jakby atakując Wilsteina, przede wszystkim Wilsteinowi nie zaszkodzi. Miłoszewskiemu też nie zaszkodzi. Ja chcę powiedzieć, że koteryjność to nie jest to samo, co jednostronność. Ja widzę tutaj i jedno, i drugie. W ogóle bardzo, bardzo ciekawy jest wstęp do tego tekstu napisany przez Krzysztofa Kellera, który pisze, że te teksty onieśmielają i mają nas i też olśniewają. No ja bym jeszcze powiedziała, że doprowadzają też do skrajnej furii, ale to jakby jest zdecydowanie inne chyba grono odbiorców, nie to, które Krzysztof Keller ma na myśli. Chyba Andrzejowi o to chodziło. To znaczy, no, ja myślę, że on w ogóle nie wiem jak często jakby jego teksty, bo one są dostępne w internecie, natomiast nie w całości, przynajmniej nie wszystkie, jak często one trafiają do odbiorcy, który nie jest odbiorcą Horubały. Też a propos jakby jego pozycji, no to wydaje mi się, że stosunkowo jakby pozycja i teksty Horubały nie są dla mnie miarą polskiej krytyki, nie tylko dlatego, że są jednostronne, ale również dlatego, że niewielu mamy takich krytyków, którzy pracują na etacie w jednym czasopiśmie i co tydzień, czy tam jakby kilka razy przynajmniej w miesiącu mogą opublikować naprawdę duży tekst, bo to nie są takie noty na 1800 znaków, prawda? Więc jakby większość krytyków jednak boryka się z problemami medialnymi, w tym sensie, że chętnie napisałabym duży tekst, ale gdzie ale to nie zrobić, mogę, nie prawda? Mam miejsca. Albo napisać w jakimś fachowym piśmie, które dociera do niewielkiego grona odbiorców. Nie istnieją miejsca neutralne. Mamy tak zorganizowany rynek, że on jest bardzo mocno spolaryzowany. W związku z tym nie może zaistnieć krytyk, którego by wszyscy czytali. Nie chodzi mi o taką krytykę, którą wszyscy będą czytać, tylko chodzi mi jakby wyłącznie o to, że on ma w pewien sposób nawet pozycję uprzywilejowaną. Ma miejsce, ma jakby stały tytuł, z którym współpracuje, gdzie może pisać teksty na tyle długie, tak, gdzie może publikować teksty na tyle długie, że wychodzi jakby poza właśnie streszczenie i tę notę i ma jeszcze przestrzeń na to, żeby jakby wypowiedzieć ten swój sąd ideologiczny, więc jakby tych tygodników kolorowych nie ma tak naprawdę, znaczy no, nie ma aż tak dużo, żeby po prostu można było jakby po ich pozycji sądzić, jaki jest w ogóle stan polskiej krytyki kultury, czy tym bardziej jakby polskiej krytyki literatury. Skądinąd ta książka jest ciekawa, dlatego że właśnie poprzez to, że on tak często i regularnie i stosunkowo dużo miejsca ma na te swoje artykuły, to ta książka jest przeglądem polskiej kultury ostatnich kilku lat, bo od 2012 do 2016 roku. Więc właśnie, tak jest chyba zadanie tej krytyki. Pokazuje, co się działo w muzyce. Ja już pomijam o tych interpretacji, ale rzeczywiście te najważniejsze zjawiska w tej książce się znalazły. Bo ta postawa wynika właśnie również z tego, co mówicie, z tego stałego miejsca, prawda? To jest w końcu tygodnik polityczny zasadniczo. W związku z tym tam czytelnik takiego tygodnika nie oczekuje, że będzie tam miał jakąś akademicką rozprawę krytyczną, bo oczekuje od dzieł literackich czy filmowych uczestnictwa w kulturowej debacie. I mi się wydaje, że Horubała po prostu doskonale wie, gdzie pisze i do kogo mówi. Czy to się też na pewno dobrze czyta? Tego nie możemy mu odebrać. Jak mi para z uszu już opadła, to trudno mi było podjąć decyzję w tej sprawie. Ale to może zamykając trochę te nasze pytania... Nie, ja myślę, że byśmy Państwu głos też oddali już za chwilę. Dobrze, no to... Ale jeszcze proszę. Ja chciałem tylko zapytać, jakby spinając to klamrą, czy... Fakt, że taka książka wyszła i ona gdzieś tam jest dostępna, czy była dostępna. Opowiedzieliśmy o wydawcy? Narodowe Centrum Kultury i Fronda. Tak. Czy to jest dobrze dla polskiej krytyki kultury literackiej, czy to jest źle? Dobrze czy źle? To znaczy, wszystkie te teksty są dostępne w internecie, więc ich wydanie tak naprawdę było średnio potrzebne, no ale rozumiem, że Andrzej Horubała chce mieć to wszystko zebrane w jedno miejsce. Natomiast bardzo złe jest to, że ta książka się ukazała w Narodowym Centrum Kultury, a nie w wydawnictwie Fronda. I bardzo złe jest to, że została wydana na 1050-lecie chrztu Polski. To ważna informacja też. Mhm. Dobrze czy źle? No ja szczerze mówiąc nie jestem regularnym czytelnikiem prasy literackiej, ani nawet regularnym odwiedzaczem imprez literackich i czy filmowych. W związku z tym taka książka daje mi rzeczywiście przegląd tego, co się działo. Daje mi też pewną dokumentację stanu kultury, bo jednak on bardzo na bieżąco, bezustannie śledzi to, co się dzieje i jakie to ma oddziaływanie. To jest istotne. I sądzę, że za 10, 20, może 30 lat będzie to bezcenny dokument. O którym nikt nie będzie pamiętał. Jest czujny. Nie, znaczy nie, z jednego powodu. Przepadają takie książki, które są zbiorem pojedynczych recenzji. One przepadają. Wszyscy krytycy je wydają. One się słabo sprzedają, bo można to przeczytać w internecie i później nie odgrywają jakby żadnej roli. Chyba że wyłączą internet. To wtedy wszystkie te książki będą cenne. Ale też właśnie, będziemy w Chinach. Właśnie dlatego, że nie jest to zwyczajna krytyka literacka czy filmowa, tylko wypowiedzi ideowe, to nabiorą one swojej wagi w przyszłości jeszcze bardziej. Tym bardziej, że jak sama pani przyznaje, są znakomicie literacko zrobione. Nie przyznałam tego, ale mam nadzieję, że ich waga będzie wyłącznie historyczna. Ja powiedziałam, że jest dobre literacko. Oddajemy głos publiczności. Czy jest włączony mikrofon? Chyba tak. Panie. Odniosłam wrażenie, że wielki temperament polemiczny Andrzeja Horubały kieruje go od krytyki literackiej. To momencik, tutaj się, że... Krótka techniczna przerwa, już działa. Mam wrażenie, że... Tak, może proszę bliżej, to wtedy... Mam wrażenie... Tak. Mam wrażenie, że wielki temperament polemiczny Andrzeja Horubały kieruje go od krytyki literackiej ku felietonom. Świetnie chyba sprawdziłby się w tej formule. Ja jednak mam inne zdanie na temat krytyki literackiej. Oczywiście można uprawiać taką dziką i wściekłą, zideologizowaną, interwencyjną. Boże, tak jest i tak niektórzy lubią pisać, kłócąc się i przedstawiając pewnie jednoznaczne swoje ideowe stanowisko, że tak jest, wiemy. Natomiast dla mnie krytyka literacka absolutnie nie może być przedmiotem jednostronnego ataku i ideowego ataku. Nie na tym to polega. Też oczywiście to, o czym pan mówił. Ona musi się gdzieś sytuować pomiędzy analizą idącą w kierunku literaturoznawczym, ale to wszystko musi być zrobione na takim poziomie lekkim i skierowane do szerokiego grona nie tylko wyspecjalizowanych czytelników. Nie piszemy tylko dla kolegów i koleżanek po piórze. Krytycy nie piszą dla krytyków, piszą dla szerszego grona czytelników. Więc gdzieś między polemiką a literaturoznawstwem dla mnie sytuuje się dobra krytyka literacka. Na pewno nigdy ona nie powinna być nieprzemyślanym atakiem. Może używać rozmaitych technik, zabiegów polemicznych, pewnie tak. Wszystko zależy od tego, gdzie się ukazuje, do kogo się mówi. Znaczy myślę, że zależy od okoliczności. Dla mnie temperament Horubały to jest temperament felietonisty. Przede wszystkim felietonisty, kogoś, kto pisze bardzo wyraziście, bardzo przerysowuje. No i właściwie tylko tyle. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgadzacie, że krytyka literacka polega jednak zupełnie na czymś innym. Znaczy zgadzamy się, tylko jakby problem w tym momencie polega na tym, że wszyscy wiemy, na czym krytyka nie polega, ale nie potrafimy sobie teraz jej opisać w jakiś sposób pozytywny. Znaczy ma Pani rację, kiedy Pani mówi, że ta krytyka nie powinna być interwencyjna. Ja bym w ogóle powiedziała, że te teksty i zgodzę się też z felietonowością tych jego tekstów, też dlatego, że ten regularny rytm, to znaczy konieczność dostarczania tekstów co tydzień albo co dwa tygodnie, bo nie wiem jakby jak dużo i jak często on pisze do tych tygodników, oznacza, że tak naprawdę nie bardzo jest czas na przemyślenie tekstu i napisanie jakiegoś szerszego kontekstu poza faktycznie taką interpretacją dobre, złe, dlatego, prawda? Na to przede wszystkim nie ma miejsca w tygodniku nie tylko politycznym, znaczy nie tylko jakby prawicowym, czy lewicowym, czy jakimkolwiek innym. Nie ma na to czasu i nie ma na to miejsca, żeby tam tworzyć jakiś głębszy jakby poziom analizy, bo taki zasadniczo nie interesuje czytelników tych tygodników, a jak wiemy w ogóle prasa jakby walczy o utrzymanie się, więc stąd jakby konieczność tworzenia tekstów nowych. 2 miesiące temu rozmawialiśmy o Herezińskiej i to był taki moment, kiedy o Herezińskiej pisało się wszędzie. Właściwie w każdym kolorowym tygodniku, w każdym portalu internetowym nagle jakby każdy musiał napisać jakby o Herezińskiej, a tak naprawdę o niej nie da się powiedzieć aż tylu rzeczy, żeby każdy mógł jakiś swój, nie wiem, ciekawy interpretacyjnie obraz stworzyć, ale wydaje mi się, że jakby patrząc na to jakby w taki sposób, w jaki Pani to przedstawia, to też jest jakby ta pozycja Horubały i jego teksty też są jakby dowodem tak naprawdę na słabość krytyki w Polsce. To znaczy na to, że ta krytyka może istnieć tylko w takiej formie, czyli właśnie ostra i interwencyjna, bo tylko taka jakby ma swojego czytelnika w tym kolorowym tygodniku. No ja bym się zgodził z taką oceną, przy czym trzeba powiedzieć, że to nie jest zarzut. To znaczy, wydaje mi się, że Horubała chce pisać felietony o kulturze po prostu i swoje umiejętności krytyka dzieł sztuki wykorzystuje do tego. Tak samo jak same te dzieła wykorzystuje jako pretekst do wypowiedzi ideowej, tak byśmy powiedzieli, prawda? Natomiast czy rzeczywiście jest tak, że moglibyśmy jakąś krytykę znaleźć? Otóż no, albo mamy wyraziste wypowiedzi ideowe, albo mamy koteryjność, czyli pragmatyczną w gruncie rzeczy reklamę, albo mamy krytykę akademicką już. Jest wielkie nic i potem jest już krytyka akademicka. Tak, pisma, twórczość, teksty. Oczywiście bierze się to, no nie będziemy tutaj chyba już o tym dyskutować i wdawać się w to, ale bierze się to po prostu z braku życia literackiego. Dla krytyka nie ma miejsca, bo nie ma też miejsca na rzeczywiste artystyczne debaty. Jaka smutna konstatacja. Ale myślę, że to już będzie puenta dzisiejszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że to my jesteśmy tutaj życiem literackim, elementem życia literackiego. Dlatego prowadzimy ten program. Natomiast dziękuję, powinienem powiedzieć przepraszam. Przypomnę, mówiliśmy dzisiaj o 2 książkach Oszust Javiera Cercasa, który ukazał się nakładem wydawnictwa Noir Sur Blanc i Droga do Poznania i inne zapiski Andrzeja Horubały, Narodowe Centrum Kultury i Wydawnictwo Fronda, a o książkach dyskutowali dr Paulina Małochleb, doktor habilitowany Artur Grabowski, współprowadził ze mną program Dariusz Kawa. I współprowadziła ze mną program pani Katarzyna Fortuna, Radio Kraków. Bardzo Państwu dziękuję za przyjście dzisiaj tutaj i bycie z nami w studiu. Kolejny Sąd nad Książką już wiemy 15 marca o godzinie 18. Bardzo serdecznie zapraszam i raz jeszcze dziękuję.